Hej, słuchajcie. O, już mam ostrość. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z krótkim filmikiem, ponieważ niedługo zbliża się dzień mamy. Bardzo szybko się zbliża. Ja mam jeszcze teściową, mam jeszcze swoją mamę, o której wiele już słyszeliście, znaczy o mojej mamie, o teściowej nie. Teściowa też jest wyśmienitą kobietą. Zawsze się z mężem śmiejemy, że ktoś wymyślił bardzo dużo kawałów na temat teściowych. U nas się to nie sprawdza. I on swoją teściową, czyli moją mamę, i ja jego mamę, czyli moją teściową, chwalę, wychwalam ponad stan. U nas kawały na temat teściowych się nie sprawdzają. No ale jesteśmy ewenementem, oglądacie moje filmiki, chociaż niektórzy są co od początku oglądają, niektórzy co weszli niedawno. Także no wiecie, jesteśmy nietuzinkową trochę rodziną, ale wiecie, no spoko. Jednej drugiej należą się życzenia, należą się kwiaty, należy się dużo miłości, ciepła, no i prezenty. I słuchajcie, tu mam dla teściowej szmineczkę. Kupiłam ich kiedyś sporo. Teściowa co prawda ma takie swoje upodobania i używa pomarańczowej szminki od wielu, wielu lat. Wygląda w niej przepięknie, mimo że już jest wiekową kobietą. Ale tutaj jest taka nawilżająca, zwykła, najtańsza, wiecie, szmineczka. Niech sobie włoży do torebki. Bardzo pieszną jej usta i suszą się. Więc myślę, że jak już w trakcie jakiegoś wypadu do miasta zje swoją szminkę z ust, to tym sobie spokojnie nabalsamuje. I perfumy. Bies, nie wiem jak to się wymawia. W każdym bądź razie dla kobiet. W pudełeczku, zaraz Wam pokażę. Pudełeczko prezentuje się tak. Nie wiem jak pachną, to znaczy ja wiem jak pachną. No to nie jest mój zapach, ale myślę, że teściowa będzie zadowolona, bo znam jej upodobania. Wiele lat się znamy, więc już wiem, jakie ją zainteresują. I na pewno będzie z nich zadowolona, także to dla teściowej. Dla mojej mamy, pamiętacie, też nie mówiłam Wam, że to też nie mój zapach. Ten, co jednakowe kupiłam, tamten oczywiście rewelacja i go zamówię ponownie. A ten drugi, ciężko wyjąć, to jest ładnie zapakowane. O, o tak. Tak się nazywają. No mówię, nie moje zapachy, ale dla, jak znalazł, także się na pewno ucieszy. Mam też dla niej taką pianę, to nie jest pianka, trujeczka, nie pianka, tylko jak to się nazywa, taki żel trochę utwardzający. Moja mama ma krótkie włosy, bardzo krótko ścięte, delikatnie za ucho i modeluje tam, często sobie na szczotkę podnosi, trochę faluje, także myślę, że do stylizacji wyśmienita rzecz. Nie pamiętam ile kosztowało, zresztą nie będę Wam mówić, pamiętam tylko masło, ile kosztowało, szminka około 2 zł, a masło to też 7,99 bodajże, ostatnio zakupione z Krystyną. To jest masło kakaowe, koenzym Q10, w sumie to ja już sobie też powinnam takie kupić. Także myślę, że mama będzie zadowolona, pięknie pachnie, no wiecie, no jak to kakao, czekolada kakao, więc kakao, matko kochana. Naprawdę, wyjątkowy zapach. Dla mnie zdecydowanie trochę przymocny, bo ja już miałam z tej serii chyba też czekoladowe właśnie, jak się nie mylę, nie kakaowe, tylko czekoladowe. Ono pachniało bardzo intensywnie na ciele i u mnie się nie sprawdzało, bo troszeczkę wysuszało mi tutaj ręce. Ja w ogóle mam bardzo suchą skórę, jak wiecie. I wysuszało mi ręce, ale myślę, że to nie była tamta perfekta, to było coś innego. Także tu zobaczymy, czy się u mnie sprawdzi i czy u mamy. O, tak. Także o, tym optymistycznym akcentem się z Wami żegnam. I wszystkim mamom chcę złożyć najserdeczniejsze życzenia. Też jestem mamą i wiem, jaki to jest, jaki to jest wysiłek, jaki trzeba włożyć w wychowanie swoich dzieci, ile miłości im poświęcić, ile czasu. Mam nadzieję, że moja Julka jest ze mnie zadowolona, chociaż często mi to mówi. Wy też mówcie swoim mamusiom, że je bardzo kochacie. Nawet jak tam są jakieś niesnaski, one trochę przeminą. Także ja się z Wami żegnam, a najbardziej pozdrawiam dzisiaj wszystkie mamy. Kocham Was mocno, papa.